Fani Gry o Tron wiedzą, nadchodzi zima. Podczas gdy ta pora roku na naszych szerokościach geograficznych trwa zwykle 3 miesiące, mieszkańcy fikcyjnego królestwa Westeros czekają lata zimnej i nieprzeniknionej ciemności. Na szczęście takie ekstremalne okresy pogodowe spotykamy tylko w świecie fantasy. A może jednak nie? No właśnie, w rzeczywistości nasza planeta również przechodzi regularne cykle, które znajdują odzwierciedlenie w drastycznych zmianach klimatu. Chcesz wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje tych wydarzeń i czy grozi nam ostra zima niczym z Gry o Tron? Zostaw koniecznie lajka i włącz subskrypcję i obejrzyj nasz film do samego końca, aby usłyszeć o szalonych wydarzeniach, które mogą czekać nas w przyszłości. Pory roku. Na początku naszego filmu warto odpowiedzieć na proste pytanie, co właściwie powoduje znane nam pory roku. Podstawowa odpowiedź brzmi: pory roku zależą od tego, jak długo i pod jakim kątem promienie słoneczne padają na kulę ziemską w ciągu dnia. Ponieważ oś Ziemi jest nachylona, a nasza rodzima planeta krąży wokół Słońca, kąt padania promieni słonecznych zmienia się w ciągu roku. Obowiązuje tutaj podstawowa zasada: im ostrzejszy jest kąt padania, tym mniej promieni słonecznych może ogrzać naszą Ziemię. I odwrotnie, im bardziej widoczna wydaje się być nasza gwiazda macierzysta na niebie, tym cieplej robi się na powierzchni planety. Ale oczywiście nie dotyczy to całego obszaru Ziemi. Ze względu na jej nachylenie, pory roku na obu półkulach są różne. Podczas gdy my marzniemy od grudnia do lutego, w Australii przypadają wtedy najgorętsze dni roku. To samo dotyczy też pór roku. Wyjątki potwierdzają regułę. Na przykład tropiki w pobliżu równika charakteryzuje klimat tropikalny, co oznacza, że kąt padania promieni pozostaje taki sam przez większość roku. Silne wahania temperatury nie występują tam sezonowo, a jedynie między dniem a nocą. Różne pory dnia, jakie znamy, również bywają obce mieszkańcom równikowych tropików. Bieguny także drastycznie odbiegają od zwykłego wzorca sezonowego. Tam z kolei mamy do czynienia z nocą oraz dniem polarnym. Chodzi o zjawisko, które ma miejsce, gdy słońce nie wschodzi lub nie zachodzi przez blisko 6 miesięcy w ciągu całego roku. Drogi planet. Ale czy wiesz, że nachylenie osi Ziemi nie jest statyczne i nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, jak ciepło lub zimno robi się na naszej planecie? Rzućmy okiem na dobrze znane modele naszego Układu Planetarnego. W odpowiednich modelach widzimy, jak poszczególne ciała niebieskie obracają się po idealnych orbitach wokół naszej centralnej gwiazdy z powodu przyciągania grawitacyjnego Słońca. Jednak przedstawienie to nie odzwierciedla rzeczywistości. Słońce nie jest jedyną siłą grawitacyjną, która określa drogę Ziemi w kosmosie. Choć niewątpliwie największy wpływ na nas ma nasza gwiazda centralna, nie wolno nam ignorować pozostałych planetarnych sąsiadów. Przede wszystkim należy tu wymienić potężnych gazowych olbrzymów, takich jak Jowisza oraz Saturna. Oczywiście ten schemat można zastosować również w odwrotnym przypadku. Ostatecznie taniec planet wynika z centralnego wpływu Słońca i nieustannej gry szarpania i popychania pozostałych ciał. Serbski matematyk Milutin odkrył efekty związane z wynikającymi z nich zmianami w latach 20. XX wieku. Jego badania zmieniły sposób, w jaki postrzegamy nasz świat, kiedy odkrył też cykle Milankowicza. Milankowicz-Zyklen. Cykle Milankowicza to okresy, w których intensywność promieniowania Słońca odbiega poza roczny zakres wahań. Promieniowanie w ramach tych cykli jest redukowane o 5–10%, co oznacza, że są one uważane za kluczowe prekursory zimnych i ciepłych okresów ostatnich 3,5 miliona lat. Orbita ziemska, oś obrotu, nachylenie osi oraz tzw. precesja podlegają różnym skalom czasowym, którym towarzyszy zauważalna zmiana kąta padania promieniowania słonecznego. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym czynnikom cykli. Po pierwsze, orbita ziemska. W ciągu blisko 100 tysięcy lat orbita ziemska najpierw staje się bardziej, a potem mniej eliptyczna. Taka jest naturalna kolej rzeczy, że im bardziej orbita przypomina okrąg, tym bardziej stała pozostaje odległość między Ziemią a Słońcem. W konsekwencji fluktuacje zwiększają się, gdy kształt orbity zbliża się do elipsy. Ze względu na obecny kształt orbity, peryhelium, czyli punkt na Ziemi położony najbliżej Słońca,
datowany jest na 2 dzień stycznia. Z kolei Apelium, punkt najbardziej oddalony od Słońca, datuje się na początek lipca. I chociaż obecna orbita bardziej przypomina okrąg niż elipsę, nadal doświadczamy 7% różnicy w ilości światła słonecznego między tymi dwoma skrajnymi punktami. W miarę jak orbita zbliża się do elipsy, w przyszłości ta wartość może wynieść nawet 23%. Zmiana pochylenia osi. Zmiana nachylenia osi trwa około 41 tysięcy lat. Przy zmianie nachylenia między 22,1 stopnia a 24,5 stopnia kąt padania promieni słonecznych na Ziemi również podlega okresowym wahaniom na wyższych szerokościach geograficznych. Im większe nachylenie, tym chłodniejsze są zimy na wyższych szerokościach, a lata jednocześnie cieplejsze. Podczas gdy biegun północny nieba jest obecnie ustawiony mniej więcej w kierunku gwiazdy polarnej, zmieni się to w przyszłości wraz ze zmianą nachylenia osi. Wynika z tego, że za około 13 tysięcy lat na półkuli północnej lato będzie miało miejsce w styczniu, podczas gdy gorący sezon na półkuli południowej nadejdzie w czerwcu. Cykle i epoki lodowcowe. W tamtym czasie Milankowicz zakładał, że zmiana promieniowania słonecznego uosabia naturalne tempo w różnych zimnych okresach. Jest to spowodowane wzrostem i topnieniem dużych pokryw lodowych. Chociaż nadal nie do końca rozumiemy, w jaki sposób epoki lodowcowe przychodzą i odchodzą, jasnym jest, że niektóre z tych mroźnych okresów wyraźnie pokrywały się ze 100-tysięcznymi cyklami Milankowicza. Istnieje na przykład faza, w której płaszczyzna, w której Ziemia obraca się wokół Słońca, pochyla się coraz bardziej. Oczywiście sama zmiana nachylenia orbity Ziemi nie wyjaśnia, dlaczego staje się ona wtedy zimniejsza lub cieplejsza. W końcu odległość między dwoma ciałami niebieskimi pozostaje taka sama. Jednak ten nachylony cykl jest całkowicie zgodny z okresami, w których epoki lodowcowe miały miejsce w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat. W rezultacie naukowcy zakładają, że musi tutaj istnieć bezpośredni związek. Część światła słonecznego może być w tym czasie blokowana przez kosmiczny pył leżący w płaszczyźnie orbity. Zima nadchodzi. Według aktualnych prognoz pojawienie się kolejnego zimnego okresu jest równie pewne jak amen w pacierzu. W przeciwieństwie do innych napędów klimatycznych, analiza parametrów orbity astronomicznej pozwala na wiarygodną prognozę na kilka tysięcy lat. Nasza niebieska planeta macierzysta przygotowuje się obecnie do stopniowego ochłodzenia. Co ciekawe, to nie mroźniejsze zimy napędzają ten rozwój, ale łagodniejsze lata. Co po bliższym przyjrzeniu się wydaje się logiczne. Podczas gdy masy śniegu i lodu, które gromadzą się na szczytach gór i w zimnych regionach polarnych w miesiącach zimowych topnieją latem, chłodniejsze lato może temu zapobiec. Gdy śnieg stał się stałym elementem krajobrazu, w grę wchodzi zwiększone albedo. Jest to współczynnik odbicia powierzchni lub innymi słowy, im większy obszar Ziemi jest pokryty śnieżno-białym śniegiem i lodem, tym więcej światła słonecznego odbija się z powrotem w stronę kosmosu. To z kolei powoduje, że temperatura powierzchni Ziemi spada jeszcze bardziej, dosłownie napędzając efekt kuli śnieżnej. Znajdujemy się obecnie w okresie międzylodowcowym, ale nie dajmy się zwieść tej ulotnej chwili ciepła. Dopiero okaże się, jak kolejny zimny okres przełoży się na rzeczywistość. Maksimum ekscentryczności występuje mniej więcej co 405 tysięcy lat, co oznacza, że następna epoka lodowcowa będzie prawdopodobnie znacznie mniej dramatyczna niż cztery poprzednie. Niepewne perspektywy. Należy jednak pamiętać, że czynniki pozaastronomiczne również wpływają na globalny klimat. Pomyślmy tylko o zmianach w ziemskiej atmosferze. Zmieniona zawartość gazów cieplarnianych mogła nie tylko oddziaływać ze sobą, ale także z czynnikami astronomicznymi. To, czy ten złożony wpływ ostatecznie będzie miał pozytywny czy negatywny wpływ na klimat, dopiero się okaże. To samo dotyczy początku i przebiegu następnego zimnego okresu. Zgodnie z modelami i trendami z poprzednich cykli, zrekonstruowanymi przy użyciu rdzeni osadów głębinowych, powinien rozpocząć się za 10 tysięcy lat. Jednak obecnie nikt nie może powiedzieć z absolutną pewnością, czy obliczenia będą odpowiadały rzeczywistości. Zależy to przede wszystkim od tego, ile wytworzonych przez człowieka i naturalnych gazów cieplarnianych trafi w przyszłości do atmosfery. Dlaczego globalne ocieplenie jest problemem? To bardzo szerokie zagadnienie, dlatego podzielimy je, zastanawiając się nad tym, co obecnie wiemy, zanim wyciągniemy wnioski.
Cykle Milankowicza to zestaw trzech zmian astronomicznych, które wpływają na ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi, w wyniku czego odgrywają znaczącą rolę w zmianach klimatycznych. Cykle te obejmują kształt orbity Ziemi, jej ekscentryczność, nachylenie osi Ziemi względem orbity oraz kierunek, w którym wskazuje oś obrotu Ziemi i jej precesję. Cykle Milankowicza uznano za solidne ramy wyjaśniające długoterminowe zmiany klimatu na Ziemi, w tym także epoki lodowcowe. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że cykle te nie mogą w pełni wyjaśnić obecnego okresu gwałtownego ocieplenia, które miało miejsce na Ziemi w ostatnich latach, zwłaszcza od połowy XX wieku. Naukowcy są przekonani, że główną przyczyną tego ocieplenia jest działalność człowieka, w szczególności emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Cykle Milankowicza działają w znacznie dłuższych skalach czasowych, od dziesiątek tysięcy do setek tysięcy lat, podczas gdy obecne ocieplenie ma miejsce od dziesięcioleci lub stuleci. Obserwacje satelitarne NASA wykazały, że w ciągu ostatnich 40 lat promieniowanie słoneczne faktycznie nieco spadło, podczas gdy działalność człowieka znacznie zwiększyła stężenie dwutlenku węgla w atmosferze w tym samym okresie. Stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o 47% z 280 części na milion, czyli ppm-ów, do 412 od początku epoki przemysłowej. Wkład cykli Milankowicza w zmiany klimatu to tylko jeden z kilku czynników. Podczas poprzednich cykli lodowcowych zmiany w zasięgu pokrywy lodowych i atmosferycznego dwutlenku węgla odgrywały kluczową rolę w napędzaniu wahań temperatury. Na przykład zasięg pokryw lodowych wpływa na to, ile energii słonecznej odbija się z powrotem w kosmos, wpływając w ten sposób na temperaturę na Ziemi. Podczas poprzednich cykli lodowcowych stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wahało się od 180 do 280 ppm w ramach zmian klimatu wywołanych cyklem Milankowicza. Obecnie jednak to bezpośrednie wprowadzanie dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku działalności człowieka zmienia jej skład. Instrumenty wykazały, że CO2 uwalniane ze spalania paliw kopalnych ma wyraźny odcisk, który naukowcy mogą już zmierzyć. Średnia globalna temperatura na Ziemi wzrosła od 1850 roku o ponad 1 stopień Celsjusza, 1,8 Fahrenheita. Ale najnowsze oceny naukowe wskazują, że do 2030 roku Ziemia ma ogrzać się o kolejne pół stopnia. Te szybkie zmiany klimatu na Ziemi spowodowane działalnością człowieka są dodatkiem do bardzo powolnych zmian spowodowanych cyklami Milankowicza. Modele klimatyczne wskazują, że na klimat Ziemi duży wpływ ma działalność człowieka, gdy stężenie CO2 w atmosferze przekracza już 350 ppm, a wszelkie zmiany klimatu spowodowane cyklami Milankowicza są wtedy przytłaczające. Nie mamy naturalnej zmiany w równowadze między ilością promieniowania słonecznego pochłanianego przez Ziemię, a ilością energii wypromieniowanej z powrotem w kosmos, która mogłaby wyjaśnić tak szybki okres globalnego ocieplenia. Niewielki wzrost napływającego promieniowania słonecznego w ciągu ostatniego stulecia nie jest istotnym czynnikiem obecnego ocieplenia klimatu. W rzeczywistości ocieplenie wywołane przez gazy cieplarniane spowodowane działalnością człowieka od 1750 roku jest ponad 50 razy większe niż niewielkie dodatkowe ocieplenie spowodowane przez Słońce w tym samym okresie. Gdyby obecne ocieplenie było spowodowane przez Słońce, spodziewalibyśmy się ocieplenia zarówno dolnej atmosfery, jak i stratosfery, ale obserwacje z balonów i satelitów pokazują, że tylko powierzchnia i niższa atmosfera ogrzały się, podczas gdy stratosfera ostygła. I wreszcie, Ziemia znajduje się obecnie w okresie międzylodowcowym, który jest łagodniejszą fazą klimatyczną między epokami lodowcowymi. Jeden ten cykl wkrótce się zmieni, co może oznaczać wielkie zmiany dla życia. Co sądzisz o cyklach Milankowicza i związanych z nimi konsekwencjach? Podziel się swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnij też dać nam kciuka w górę i kliknąć subskrypcji, aby być z nami na bieżąco. Sprawdź też pozostałe wideo na kanale, do których możesz bardzo prosto przejść, klikając tutaj. Dzięki za oglądanie, miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku.